Witam serdecznie wszystkie wodniki na moim kanale i osoby utożsamiające się z wodniczą energią. To jest czytanie dla osób samotnych i poszukujących miłości w okresie zimowym. Oznacza to, że czytanie mniej więcej rezonuje do końcówki lutego. Jest to czytanie ogólne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany indywidualnym, zapraszam do kontaktu mailowego ze mną. Wszystkie informacje znajdują się pod filmem. Dobrze, wodniki, zaczynamy. Myślę, że wiele wodników będzie odnawiać relacje z przeszłości lub ex wróci. I oczywiście nie dla każdego będzie to dobre. Generalnie na miłość trzeba będzie jeszcze zaczekać. Ale sprawy idą ku lepszemu. Trudne energie się skończą. Mówi o tym nam szóstka powietrza. Karta od aniołów. Tak? Sytuacja się polepszy jak najbardziej. W tle jest również karta na tak, jak widzicie. I na koniec piękny komunikat. Nie poddawaj się. Masz piękne, wrażliwe serce. Bądź nadal cierpliwy i kochający. A zbierzesz to, co zasiałeś. Raczej kochani na wiosnę niż zimą, ale myślę, że no, wiosna to idealny czas, żeby się zakochać, czas miłosny. Natomiast co my mamy tutaj na zimę? Myślę, że znaczy tak, obecne energie, jest to pustelnik z dwójką powietrza. Widać Wasze światło. Generalnie wodnik oczywiście ma za zadanie wnosić światło tam, gdzie jest mrok. I tak zapewne dzieje się i w relacjach. To wodnik jest stroną oświetlającą, wskazującą drogę. Tutaj były rozstania, bo nie każdy z wodnikiem chciał tą drogą podążać. Natomiast jak nic, maluje nam się powrót. Mamy zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie z paziem kielichów do tego. Tak? No, tu też jest as kielichów. Zadzieje się, no. Zwłaszcza, kochani, jeżeli byliście ze skorpionem lub kimś z trygonu wodnego. Teraz wodnik musi popyć sam, żeby posłuchać swojego wnętrza, dobrze poznać siebie samego, bo jeśli zbyt szybko do siebie wrócicie, tutaj nie będzie niestety miłości opartej na zrozumieniu i mądrości, to nie będzie miłość duchowa, a myślę, że przede wszystkim miłość duchowa wodnika interesuje. Przyjrzyjcie się dokładnie błędom, jakie popełnialiście w poprzednich relacjach. Zaraz przejdziemy oczywiście do tego, co tutaj przeszkadza, bo partner popełniał również dużo błędów. Tu jest komunikat: wodniku, tak szybko nie przebaczaj. Ja sama jestem wodnikiem, ja potrafię szybko przebaczać. Niestety byłam w trudnych relacjach, gdzie druga strona to wykorzystywała, więc to jest takie ostrzeżenie. I dlaczego Wy potrzebujecie czasu i skupienia się na sobie i wglądu we własną duszę? Ano dlatego, że jesteście w dwójce powietrza. To jest dość skomplikowana energia, w której nie potrafimy podjąć decyzji, mamy sprzeczne emocje, myśli, nie wiemy, w którym kierunku pójść. Uniemożliwia nam to podjęcie decyzji. Tylko że intuicja to wie. Natomiast zapewne jest tu trochę lęku do przepracowania. No, zimą stagnacja. Natomiast ta stagnacja ma wyjść na dobre. Zobaczcie, jesteście w mądrej energii, która przyniesie polepszenie. To karty nam pokazały. I naprawdę zbyt wcześnie nie godzić się z partnerem, co nie znaczy, że uparcie macie mówić nie, czy wyrzekać się miłości. To nie o to chodzi. Po prostu w tych Waszych relacjach były konkurencyjne cele, które rodziły konflikty. I to należy załagodzić. Natomiast na ile to będzie możliwe? No bo któraś ze stron jest bardzo uparta, być może obydwie są. I te Wasze uczucia są piękne, są rzeczywiście warte pogłębienia. Mamy tutaj kartę przepięknych, romantycznych uczuć.
Zresztą na pozycji, która pomaga, ale tutaj jest energia króla mieczy, kochani, i energia konfliktowej piątki ognia. Więc co to znaczy? Szukam słowa. No nie pokazujcie po prostu jeszcze wszystkiego, bo partner szybko to wykorzysta. Karta pomocna dla Was, właśnie o tym królu mieczy chciałabym pogadać. Karta pomocna dla Was to jest król mieczy. Macie być autorytetem dla partnera i przede wszystkim dla siebie. Król mieczy bardzo mądrze planuje, jest skoncentrowany na celu, myśli logicznie, racjonalnie, pomaga rozwiązywać wszelkie spory, wszelkie konflikty. Jesteście w stanie to zrobić. Czy to jest Wasz własny konflikt wewnętrzny, a co niektórzy mają, bo ta dwójka powietrza się pojawiła. Jest szansa na rozwiązanie i konfliktu wewnętrznego, i tego z partnerem. I Wam jest wodniki zalecane, aby na razie nie mówić otwarcie o swoich uczuciach. Jesteście wierne, jesteście honorowe, kierujecie się dosyć sztywnymi zasadami moralnymi, ale pamiętajcie, że nic nie musicie nikomu za wszelką cenę udowadniać, bo też kto mieczem za bardzo wojuje, ten po prostu od tego miecza ginie. I taka postawa generowała konflikty. Zarówno i piątka ognia, i siódemka ognia, to są energie mocnej rywalizacji. I widać tutaj bardzo mocno takie bycie między młotem a kowadłem. Niestety tak to na ten okres energetycznie wygląda, na ten okres zimowy. I tak ważne jest, żeby spojrzeć na ten problem z różnych perspektyw. Trzeba sobie wszystko wyjaśnić ze spokojem, stopniowo. Naprawdę potrzeba cierpliwości. Nie możecie schodzić się zbyt szybko, bo to przyniesie kolejne rozczarowanie. To przyniesie triumf partnera nad Wami. On sobie bardzo szybko Was podporządkuje. No w taki sposób, po prostu. Wy musicie bronić swoich decyzji, swojego terenu, chronić, wykazać się niezwykłym rozsądkiem. Także tu jest wyzwanie przed wodnikiem, sroga, trudna zima. No, siódemka ognia oczywiście jest trudną energią, która tu Wam potencjalnie zagraża i czyli naprawdę trzeba być czujnym i odważnym. Nie narażajcie się na ataki, nawet jeżeli rację macie. Czasami lepiej przemilczeć niektóre sprawy, jeżeli zanadto zaczniecie się odkrywać. Niestety inni szybko zaczną Wam zazdrościć. Sama jestem wodnikiem i potwierdzam z przykrością, że to tak działa. Nieraz się przekonałam i znam też trochę wodników, każdy z nich ma podobnie. Wodnik jest specyficzny, jest wyjątkowy, wzbudza zazdrość, są na nas niestety ataki, ale naprawdę, kochani, jeżeli skupimy się na sobie, na własnym wnętrzu, będziemy wystarczająco kochać siebie, dbać o duszę, dbać o ciało, odżywiać się zdrowo, uprawiać sport itd., itd., uwierzcie mi, że te niższe wibracje nie mają szans nas wtedy sięgnąć. Nie mają szans... Najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, jak ktoś tam coś brzydkiego nam powie, czy zaatakuje, czy złoży, czy gdzieś tam za plecami, bo są i ludzie dwulicowi, którzy się uśmiechną, a w duszy nas przeklną, niestety, i wodnik ma to do czynienia. Oczywiście najgorsze, co możemy zrobić, to się tym zamartwiać, czy uciekać w substancje toksyczne, tak? Na przykład iść gdzieś tam na imprezę, iść się napić, dlatego że przejęliśmy się jakąś taką sytuacją. To jest wtedy najgorsze. Także nie, sport, zrównoważona dieta, zdrowe odżywianie, kochani, i robimy swoje, tak? Albo tak samo jak, nie wiem, jak będzie taka sytuacja, a na przykład uciekniecie w niezdrową żywność, tak? Pełną cukru i tak dalej, i wszystkiego, co organizmowi szkodzi, no to w taki sposób obniżamy również swoje wibracje. Tak to działa.
jeżeli jesteście gdzieś tam świadomi, że ludzie Was za plecami oczerniają, jak będziecie po prostu robić swoje, to Was nie sięgnie. Gdzieś tam to się wszystko szybko rozpuści na tym niższym polu wibracyjnym. Takie osoby, słuchajcie, one szybko sobie znajdą nową ofiarę i skoro Was to nie sięgnie, no to tak jak mówię, to się po prostu w mgnieniu oka wszystko rozpuści i tego nie będzie. Także dlatego tu jest ta karta, bądźcie czujni i nie dajcie sobie wejść na głowę. Jest tutaj też szóstka kielichów, tak jak mówiłam, oznacza powrót, to jest karta przeszłości, a może to mi się energetycznie pokazuje, bo wy pragniecie mocno tego powrotu, zanadto żyjecie przeszłością, uciekając od rzeczywistości. Trzeba się zastanowić, czy tak przypadkiem nie jest. No tutaj dominuje energia nostalgii, tęsknoty, zanurzenia się w przeszłości. Może jest to potrzebne, ale zawsze trzeba uważać, żeby z tą energią nie przesadzić. Zawsze to mówię. Bardzo dużo tu jest sentymentu, chęci wybaczenia, zrozumienia, pracy nad relacją. Jestem przekonana, że to idzie z Waszej strony. Zaczekajcie, wodniki. Naprawdę zaczekajcie. Ten partner zapewne szybko się pojawi, szybko zrozumie, jak życie bez Was jest mało znaczące. Natomiast błagam, nie rzucajcie mu się od razu na szyję, choćby serce z tęsknoty nie wiadomo jak rozpaczało. Tu trzeba po prostu przeczekać, co najmniej do wiosny. Tak nam wyszło, że trochę się niecierpliwicie, nie było spełnienia uczuciowego, no i jeszcze go na zimę nie widać. I co ciekawe, zobaczcie, bo tutaj w ogóle jest zima również na tej karcie. I jeszcze te owoce nie dojrzały. A tuż za nim, zobaczcie, są te gotowe do zbioru, z których wyrosły monety. To jest ciekawe. Ale może to też jest nawiązanie do tego, że wodnik nie odnajduje się w świecie materii. No właśnie, i tak odwraca się plecami, nie? Od tego świata materialnego. No i to też jest też ten świat gdzieś i ci ludzie, którzy Was atakują mocno, mam wrażenie. No coś w tym jest, słuchajcie, w tej karcie, jak tak teraz się przyjrzałam. Rzeczywiście, jest to ciekawe i dlatego on tutaj nie jest rzeczywiście tym zainteresowanym, odwraca się plecami i to tak ludzi wkurza, nie? To tak teraz właśnie tutaj dostrzegłam. I no właśnie, on z niecierpliwością czeka na zbiory tego, co sam zasadził. No, ciekawie tutaj wyszło. Życzę Wam, aby Wasze wszystkie potrzeby w miłości zostały zauważone i spełniane. Życzę cudownych zbiorów na wiosnę. No, mamy jeszcze listopad. Także jeszcze, ale przesyłam moc wytrwałości. Bądźcie silne, silni i nigdy się nie poddawajcie. Ściskam Was mocno i trzymam kciuki. Niech rosną sobie tutaj.